Wyjście do lasu. Pierwsze wyjście do lasu legalne. Także tutaj właśnie sobie zrobię dzisiaj taki mini truchtowo marszowo-terenowy trening. No i jednocześnie powiem swoje zdanie, powiem co o tym wszystkim myślę i dlaczego to jest tak ogromnie ważne, żeby móc no właśnie taką aktywność uprawiać. Także zapraszam za odcinek z wyjścia do lasu. Pierwsze podejście, no i słońce. Słońce, słońce, słońce. I piękna wiosna przysiedziana w domu. Zostań w domu, zostań w domu, zostań w domu, nie wychodź, jak tu widzę. Czy słyszę, to mi się już niedobrze robi. No bo właśnie, słońce syntetyzuje witaminę D3. Jedną z kluczowych podczas nabywania odporności na cokolwiek. Tutaj się w kontekście korony nie będę wypowiadać, tylko generalnie wszelkich jakichś tego typu infekcji. No, grypy nie miałem chyba za 20 lat. Ma się między innymi dlatego, że prowadzę zdrowy tryb życia, a ruch na takim słońcu wiosennym, powietrzu, jeszcze przy śpiewie ptaków, ale to o tym za chwilę, no jest bardzo ważny dla tej odporności, więc po pierwsze dziwiły mnie te ograniczenia od początku, no po drugie zastanawiałem się, kto wymyślił właśnie i dlaczego taki sposób zapobiegania zarażeniu. Zdrowie psychiczne, emocjonalne i emocje, które dają dobrą energię, są bardzo ważne w takim czasie. Generalnie siedząc w domu, no łatwo jest wejść w te emocje, które nie pomagają uzyskaniu odporności, jak trwają dłużej. Strach, stres, lęk, niepokój, taki niepokój o utratę poczucia bezpieczeństwa, to wszystko ma konsekwencje na organizmie, bo mózg wydziela wtedy na przykład kortyzol i on na dłuższą metę nie działa dobrze. Stres jest tak naprawdę jedną z głównych przyczyn raka na świecie. Swoją drogą, nie mówi się w ostatnich dniach, ile osób umiera na raka. No bo to jest niebezpieczeństwo oswojone, znamy je na co dzień. No i już nie wywołuje takiej sensacji. No i tutaj płynnie przechodząc właśnie do sensacji. Sensacja, strach, niepokój, tak dość wybiórczo dobierane informacje, bo 250 to jest mniej niż ćwierć tysiąca, 500 tysięcy to jest mniej niż pół miliona, a zawsze lepiej powiedzieć, bo będzie większa sensacja, jeśli się ujmie to tak, że umiera tam 1 czy 5% osób, niż przeżywa grubo ponad 99%. To właśnie takie są różne triczki, jakie są stosowane, żeby wywołać ten niepokój i strach, bo zanim idzie gorsze samopoczucie, te wszystkie neuropeptydy, które działają na organizm osłabiająco, no jak jest osłabiająco, no to i osłabiona jest odporność. Także ja od lat, nie od kilku miesięcy, tylko od lat stosuję dietę niskoinformacyjną, czyli nie oglądam wiadomości, nie słucham radia, nie czytam portali informacyjnych, które wszystkie teraz codziennie na czerwono, bo to właśnie chcę skupić uwagę. Strach, niepokój, stres. Ja będę klikał, bo może w tym którymś kolejnym coś pozytywnego zobaczę. Nie zobaczę. Generalnie jest to bardzo mało prawdopodobne. No więc właśnie dlatego nie oglądam, nie czytam, nie słucham. Jak się chcesz czegoś dowiedzieć, jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to z innych źródeł. No czasem dziennikarze nie mają materiału, którym mogliby zilustrować daną sytuację, jak na przykład ciężko chorzy w szpitalach, którzy tam leżą pod respiratorami i tak dalej. Ja widziałem ostatnio w Stanach, cała scena została zaaranżowana, oczywiście poprzedzona dramatycznymi wypowiedziami, strachem i tak dalej, gdzie lekarz podaje kroplówkę manekinowi, widać mu na przegubie zawiasy. Z innej strony, to samo wnętrze szpitala było pokazywane jako wnętrze szpitala we Włoszech i w Stanach.
Jeszcze inaczej. Trumny, które leżały w którymś z kościołów we Włoszech, było to ujęcie z 2013 roku. Wykorzystane dzisiaj, czyli też ktoś, kto tego nie wie, na tej podstawie buduje sobie obraz świata. No i właśnie dlatego stąd powstaje ten strach. To jest niebezpieczne. Widziałem nagłówek transporty śmierci. Czyli też mamy odwołanie do czegoś, co w naszej historii się jednoznacznie kojarzy i też wywołuje ogromny strach. Więc dlatego nie oglądam, nie polecam. Z jednej strony media straszą, no psychologicznie. O tym pewnie powiem kiedyś więcej, ale jak się popatrzy na to właśnie między innymi z perspektywy takiej książki jak Robert Cialdini, przez co się pisze, wywieranie wpływu na ludzi. On tam bardzo ciekawie i przystępnie pokazuje właśnie te wszystkie mechanizmy, których używają media, żeby wywołać pewne określone stany emocjonalne, no głównie strach, niepokój, stres i tak dalej, i tak dalej. Te wiadomości są tak dobierane, mówiłem o tym wcześniej. No i co jest pochodną no właśnie takich wiadomości? Pełnych niedomówień, wybiórczo odbieranych informacji, niejasności, wyrywanych z kontekstu zdań i tak dalej, i tak dalej. Teorie spiskowe. Teorie spiskowe, bardzo ciekawe psychologicznie zjawisko, właśnie oparte na niepokoju, niedomówieniach i jednocześnie potrzebie tego, że umysł ma bardzo silną potrzebę wyjaśnienia sobie tego, co niewyjaśnione. No i tutaj właśnie dlatego psychologicznie tak to działa, że te teorie spiskowe bardzo łatwo trafiają na podatny grunt. No bo trudno jest zasięgnąć informacji, które mogłyby je zdementować. Równie trudno jest zasięgnąć informacji, które mogłyby je potwierdzić. Mało jest wypowiedzi ludzi, którzy w profesjonalny, na przykład naukowy sposób są w stanie się wypowiedzieć tak, żeby zwykła osoba to zrozumiała i mogła sobie wyrobić zdanie. No i właśnie tutaj pojawiają się teorie spiskowe. Ja się tutaj do nich nie będę odnosił, że rzeczywiście Bill Gates chce zawładnąć światem, ale jako zjawisko psychologiczne bardzo, bardzo interesująca sprawa. Ja się zowę rzeką podziemną, Bóg jest ze mną, orzeł nade mną, choć się skryję, to wypłynę, a bądź pewien, że nie zginę. Tak śpiewa Jacek Kowalski w psalmie rodowodowym, który ja bym chętnie widział jako hymn polski. On się pięknie odwołuje do naszej tradycji. No i Matka Boska sobie tutaj w lesie stoi. To też jest właśnie w kontekście, ja to patrzę z punktu takiego widzenia psychologicznego właśnie. Modlitwa i kult religijny są bardzo, bardzo ważne również w takich sytuacji, bo one pozwalają zachować spokój. Chociażby modlitwa zerwać Marią, no to jest różaniec. Różaniec to jest mantra. Mantra. Powtarzamy wielokrotnie to samo. Mózg się może wyciszyć, umysł się wycisza. Dusza odpoczywa. Bardzo zdrowa praktyka. W różnych kulturach, praktycznie we wszystkich rozwiniętych kulturach, gdzie powstała religia, było właśnie coś w rodzaju mantry czy medytacji. U nas w chrześcijaństwie również. Było o mediach, było o tym, co one generalnie robią, jak to działa na psychikę. Według mnie bardzo, bardzo niezdrowo. No co zrobić, żeby było mentalnie zdrowo? No na przykład wyjść sobie do lasu, posłuchać ptaków, pomedytować trochę, czyli chwilę po nic nie robić i o niczym nie myśleć. A to jest bardzo trudne na początku, bo jednak mózg będzie chciał o czymś myśleć. To okej, to puścić to, niech sobie pomyśli, niech przepłynie i idzie dalej. Medytacja właśnie w ruchu, w robieniu czegoś, układaniu puzli kolorowanych dla dorosłych. Jest bardzo dużo różnych opcji w modlitwie, w mantrze. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które dobrze zrobić, żeby zachować spokój psychiczny. Co jeszcze? Skupiać się na tym, co daje pozytywną energię. Śmiech, radość, zabawa. Właśnie teraz, zwłaszcza teraz. Nasze emocje wywołane są naszą oceną faktów poprzez nasze przekonania. Czyli na przykład sytuacja z epidemią bardzo dobrze to pokazuje, bo większość osób czegoś się boi. Ktoś się boi o bliskich, o swojego zwierzaka, o rodzinę, o siebie. Ja na przykład boję się o utratę pracy i problemy finansowe. Takie emocje wywołują moje przekonania na temat tego, że może mi braknąć pieniędzy. Czyli to są moje przekonania, za którymi idą te emocje, a nie odwrotnie. W racjonalnej terapii zachowań
ABC emocji Mariusza Wirgi. Od razu właśnie polecam tutaj tę książkę. Jest 5 pytań, dzięki którym można sobie ocenić, czy myśl, przekonanie, którym się kieruje, jest zdrowa. I tych pytań jest 5. Jeśli na co najmniej 2 odpowiem nie, no to znaczy, że ta myśl nie jest zdrowa. To jeszcze takie uzupełnienie do tego mechanizmu, który umysł sobie tworzy, że tak naprawdę opłaca mu się zamartwiać, bo nagrodą za zamartwianie się jest poczucie ulgi, kiedy to, co się mógł zamartwiać, się nie wydarza. Troszkę tak jak Mark Twain powiedział, całe życie bałem się tego, co mnie nigdy nie spotkało. No i w tym momencie, kiedy coś takiego się nie wydarzyło, mózg czuje ulgę, to jednocześnie wydziela oksytocyna. To jest taki bardzo silny hormon. On na przykład też się wydziela przy przytulaniu, przy bliskości. On jest bardzo, bardzo silnie działa. No i jeżeli mózg dostanie nagrodę w postaci zastrzyku oksytocyny, no to będzie jeszcze silniej dążył do tego, żeby się ponownie zamartwiać, bo jak się zamartwi, to o co się zamartwiał, się nie wydarzy, no to ponownie będzie miał ulgę i ponownie dostanie oksytocyna. No więc właśnie tak to działa z naukowego punktu widzenia. Tutaj mamy takie ostrzejsze podejście na trasie. Jednak zdecydowałem, że zrobię 9 km, a nie 6. Taki gadany trening. No i właśnie jeszcze tutaj a propos tych wszystkich emocji, bo te, które są w cudzysłowie pozytywne, zdrowe już nie w cudzysłowie, dodają energię. Chce się. Jest tak zwana motywacja, to wszystko w ten sposób działa. Z drugiej strony te niezdrowe, czyli strach, stres, niepokój, lęk, takie poczucie beznadziei, one też mogą być cenne. Więc co ja się staram robić, to jest podejście takie, że ich nie oceniam, tylko podchodzę na zasadzie, o czym mnie informuje ta emocja. Bo zazwyczaj jest tak, że o czymś informuje. Na przykład strach. Nie jest przyjemnie go odczuwać. Chce się go przegonić, zniszczyć i pozbyć, a on ma jakąś cenną informację dla mnie. No, przekazuję ją w taki sposób, że ja chciałbym się jej pozbyć jak najprędzej, bez patrzenia, co on ma do powiedzenia. Ale jeśli podejdę tak, to wtedy dobra. Trochę to dziwnie może zabrzmi. To jest koncept z dynamiki relacji Pawła Rawskiego. Bardzo polecam Pawła Rawskiego. Jakaś część mnie coś chce mi powiedzieć. Jakąś potrzebę ma niezaspokojoną. Na przykład ten strach może mieć dla mnie, tak jak mówiłem, boję się o swoje bezpieczeństwo finansowe, to on może powiedzieć tak, no słuchaj, masz wszystkie umiejętności, doświadczenie, przez ostatnie 25 lat sam się utrzymywałeś, to weź ty do cholery, w końcu zmień to przekonanie czarnowictwa i skup się na tym, co masz w sobie, jakie umiejętności, dzięki którym możesz bez problemu sobie poradzić. Taka na przykład informacja może iść za strachem, więc jest bardzo cenna i fajnie, że mi strach to zakomunikował, jestem mu wdzięczny. I tak właśnie sobie z tym radzę. I powoli koniec tego treningu. Treningu z komentarzem. Tutaj właśnie chciałem się podzielić tym, co myślę o tym, co się teraz dzieje. Jakie mam podejście. No i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam na kolejne filmy z serii Metody na przeszkody. Metody na przeszkody stricte. No mam nadzieję, że już teraz bliżej. Bo ta kontuzja chyba jest już kurowana. Jeszcze przeszkód nie sprawdzają. No więc jak sprawdzę, to dam znać. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Au!